Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. W kolejnym odcinku Farbowania Życia Mika Urbaniak. Dzień dobry, cześć. Dobry, witam. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i że opowiesz o swojej chorobie, a tym samym razem pomożemy niektórym osobom, które mają często poczucie, że są same, że nikt ich nie rozumie, że jedyne na świecie z czymś takim się zmagają. Kiedy pomyślałaś sobie po raz pierwszy, że coś złego się dzieje? Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to jest bardzo ważna misja właśnie, żeby ludzi więcej mówili o tym wszystkim, co przeżywają w swoim życiu, żeby nie czuli się sami. I ja pierwszy raz, jak miałam taką moje pierwsze znaki depresji, bo ja przeżywałam depresję w mojej chorobie dwubiegunowej, to było jak miałam 19 lat i przerwałam studia. Byłam bardzo zagubiona. I leżałam w łóżku przez kilka tygodni, zasłony były zamknięte, chciałam być w ciemności, chciałam być sama, bardzo nie wiedziałam, co będzie następny krok w moim życiu. Czułam się bardzo samotna, zagubiona i powiedziałabym, że to były takie, oprócz takie wahania nastroju, które się zdarzają tak normalnie, to był taki pierwszy, taki bardziej widoczny znak, że coś ze mną nie tak. Że coś się dzieje, ale trochę nie wiesz co, bo to uczucie, kiedy już dopada nas ta depresja, jest też bardzo trudne do opisania nawet, do wytłumaczenia sobie samemu, co się dzieje, skąd ta niechęć i taki brak siły, że nie masz siły nic zrobić. Marzysz tylko o tym, żeby leżeć w łóżku. Tak, to jest bardzo trudne uczucie, bardzo usamotniające i bardzo trudno określić słowami, jak ja miałam wiele tak jakby w moich fazach. Ta depresja była nawracająca w moim przypadku i miałam różne dolegliwości. Miałam też fizyczne, miałam taką bardzo ciężką głowę, miałam spowolniony umysł, wszystko było takie spowolnione. I każdy przypadek jest inny oczywiście, ale są pewne rzeczy, które można powiedzieć, że nas łączą w tym stanie. Przede wszystkim to, że nie ma się siły na nic, że nie chce się nic, nie chce się umyć. Dokładnie, umyć, wstać, żyć tak naprawdę. Pierwszy raz wtedy miałam myśli samobójcze, o którym też myślę, że jest bardzo ważne, żeby mówić. I przeżywałam w moich depresjach takie myśli. I to jest też coś przerażającego, że człowiek ma takie myśli i nie wie, co z tym zrobić. Miałaś wrażenie, że to nie są twoje myśli? Że one właśnie tak do ciebie przyszły nagle i że one są przytłaczające? Tak, przytłaczające z zewnątrz, że nie moje do końca. Dokładnie tak, tak jakby coś obcego we mnie wlazło i zaczynało rządzić moim życiem. A coś się działo wcześniej, przed tym coś szczególnego się wydarzyło? Czy masz wrażenie, że przed tym momentem, kiedy położyłaś się do tego łóżka na kilka tygodni, przez wiele, wiele tygodni, miesięcy może poprzedzających, po prostu powolutku, krok po kroczku było coraz słabiej? Czy to było jakieś mocne wydarzenie, które spowodowało, że położyłaś się do łóżka? Tak, nie było, oprócz tego, że miałam wybrać kierunek moich studiów, nie było takie jedno wydarzenie, to było kumulacja różnych przeżyć, których miałam w dzieciństwie, które się napozbierały i takie wchodzenie też w wiek dorastania, taki właśnie, kiedy mamy się zacząć realizować, zacząć być niezależnym i taką presję czułam od strony szkoły, żeby wybrać kierunek, a nie wiedziałam tak naprawdę. To było takie złożone w moim przypadku akurat. Dużo wtedy też piłam, zaczęłam pić, byłam dosyć młoda, jak zaczęłam pić, ale tak bardziej mocno zaczęłam pić, jak miałam 19 lat i używałam alkohol jako złagodzenie tych symptomów i też pewne nieprzyjemne rzeczy się wydarzały w trakcie tego picia. Myślę, że to też spowodowało jakieś poczucie wstydu, poczucie upokarzenie, które tak jakby dodawało do tego wszystkiego, co się kumulowało we mnie. Ale miałaś takie środowisko, takie towarzystwo imprezowe, czy piłaś sama w domu?
Miałam towarzysko bardzo pijące, bardzo imprezowaliśmy bardzo tak jakby mocno. Czy ten alkohol na chwilę, rozumiem, dawał ulgę, ale spożywany w zbyt dużych ilościach, jak pamiętam, jak tłumaczył mi to mój lekarz psychiatra, powoduje lęk, pobudza lęk, więc nie dość, że się człowiek fatalnie czuje psychicznie, chce w tym alkoholu znaleźć chociaż chwilę zapomnienia, to potem ze zdwojoną siłą taki lęk, beznadzieja i brak siły przychodzi. Dokładnie, to dokładało do mojej choroby bardzo mocno. Był taki okres, kiedy jak miałam swoją pierwszą manię, piłam codziennie przez 3 miesiące bardzo dużej ilości alkoholu i moje wszystkie symptomy wrastały wtedy i były mocniejsze. Obydwoje w tej depresji, tak jakby jestem w stanie uznać w obydwóch moich fazach, że alkohol powielał wszystko, co się ze mną działo. Albo smutek, albo tą energię w manii. Dokładnie. Tak? I były tylko takie chwile niewytchnienia, taką ulgę, którą poczułam przy piciu alkoholu, który mi dawała, ale na ogół zrobiło ze mną straszne zamieszanie i w sumie było bardzo trudno, żeby w ogóle mnie zdiagnozować, bo jak się pije, to nie wiadomo też, ile to jest związane z piciem, czy z nadużywaniem jakiejś substancji, ile to jest jakiś czysty, tak jakby problem, który trzeba być zdiagnozowany. Ktoś ci powiedział, że za dużo pijesz, czy sama się zorientowałaś, że już jest... Wszyscy o tym wiedzieli i mi mówili, tylko ja nie słuchałam tego. I jak miałam takie naprawdę niebezpieczne przypadki, takie, gdzie filmy mi się urywały, gdzie się budziłam, mój taki najtrudniejszy moment właśnie, z jednych najtrudniejszych było, jak się obudziłam w szpitalu i byłam totalnie, wszystko było ode mnie ukradzione, nie miałam w ogóle na siebie żadnych ubrań, byłam w szpitalu, nie wiem co się stało, nic nie pamiętam i pamiętam, że wtedy to wszystko, co wszyscy wokół mnie mówili, zaczęło do mnie naprawdę mocno docierać, jak mi się filmy urywały, że jest bardzo niebezpiecznie i że muszę coś naprawdę poważnie zrobić i moja mama mi bardzo w tym pomogła wtedy i dała mi ultimatum i powiedziała, że albo się leczę, albo nie mogę już z nią mieszkać, bo wtedy z nią mieszkałam. I to było jeszcze w Stanach? To było już w Polsce, jak przyjechałam. Miałam 23 lata, jak byłam na odwyku swoim pierwszym i potem swoją diagnozę dostałam w Polsce rok po odstawieniu alkoholu. Twoja mama w jednym z wywiadów mówiła, że ty uciekałaś z tych odwyków, że nie było z tobą łatwo. Że chciała ci pomóc, ale nie było łatwo. Było bardzo ciężko i współczuję moją mamę w tej pozycji, w którym ona była, bo nie słuchałam rzeczywiście nikogo i nie chciałam pomocy wtedy. To znaczy wołałam o pomoc, ale nie chciałam, bałam się zmiany, nie wiedziałam w moim młodym wieku, jak inaczej sobie radzić z życiem ogólnie. Mi się wydawało to takie trudne wszystko, że jak sobie z tym radzić bez nadużywania alkoholu. To był taki ten pierwszy element, który tak jakby zakłócał mojego zdrowienia. Ale w końcu posłuchałam. Ona też rozmawiała z terapeutą od uzależnień i się radziła, w jaki sposób może mi pomóc, jak może zadziałać i bardzo dobrze ją radziła Robert Rutkowski wtedy i pomógł jej, żeby ona ze mną rozmawiała tak bardziej mocno i to pomogło, taki ultimatum. Przestraszyłaś się? Tak, bardzo. Bardzo się przestraszyłam i wiedziałam, że już nie ma odwrotu, że już muszę pójść w tą drogę zmian, bo inaczej coś by mogło mi się stać bardzo niebezpiecznego. A od tego momentu, kiedy miałaś ten pierwszy epizod, o którym wspomniałaś, depresyjny, kiedy położyłaś się do łóżka na te kilka tygodni, do tego momentu, kiedy zaczęłaś się leczyć w Polsce, mając 23 lata, były jeszcze nawroty depresji? Czy masz wrażenie, że byłaś ciągle w złym stanie przez to, że piłaś cały czas alkohol? Brałaś wtedy leki, czy nie? Nie brałam wtedy leki. I myślę, że moje symptomy były wtedy powielane. Te stany wracały i były inne też. Ja mam taki trochę, może nie chciałam powiedzieć wyjątkowy, są różne przypadki. W moim przypadku leczyłam się przez rok, tak? I potem odstawiłam leki. Ja przez lata nie brałam w ogóle leki.
I ta depresja ciągle nawracała i szukaliśmy różnych dróg, szukaliśmy różnych rozwiązań innych, medycyna współczesna, alternatywna, jakieś duchowe rozwiązanie, wszystko innego oprócz farmakologii. Nie chciałaś brać leków? To znaczy, ja byłam bardzo mocno związana z AA. Ja myślę, że to było podwójne. To było, było mi trudno zaakceptować w ogóle tą chorobę, że była taka potrzeba, żeby brać leki. W ogóle, że mam taką diagnozę. I też byłam w takiej bardzo, bardzo, powiedziałabym nawet, używałabym to słowo fanatycznej trochę, grupie AA, która bardzo mocno, były kilka osób, które na mnie wpłynęły bardzo mocno i mówili, że nie jestem trzeźwa, jak biorę leki. Okay. Mimo tego, że miałam diagnozę. I w moim przypadku to przestanie picia było takie ważne, że ja tak w to weszłam, że słuchałam i odstawiłam i tak moja droga wyglądała. Potem lata później wróciłam do leków i też dzięki ultimatum, które tym razem było postawione przez mojego partnera. Jesteśmy razem już 10 lat, nazywa się Wiktor. I wtedy moje depresje, to było tak, że co roku wracały. I co roku były silniejsze. I w pewnym momencie po prostu wszystko opadło i było tak koszmarnie i tak źle, że ja przez 8 miesięcy chyba miałam myśli samobójcze nawracające ciągle. I właśnie brak chęci do życia, ten cały schemat, który tak jakby posmakowałam, nie 20 lat mniej, ale jak miałam 19 lat, posmakowałam tą pierwszą depresję, to powiedziałabym, że to była furora, to była 1000 razy mocniejsza, silniejsza przez to, że się nie leczyłam. I w końcu zaczęłam się leczyć i to było w 2011 roku. Cały czas się leczysz? I cały czas się leczę. Będziesz się już leczyć chyba cały czas, bo potem stwierdzono tą prawidłową diagnozę, tak? Że masz tak. Chorobę afektywną dwubiegunową. Znaczy przez te lata, kiedy to była, zdawało się, że to jest jakby tylko depresja. Tego użyję słowa teraz na potrzeby tego, żeby powiedzieć o tym, że choroba afektywna dwubiegunowa to i depresja, i mania. Ale przez te lata, kiedy myślałaś, że to tylko depresja, miałaś stany manii, czy tak, nie? Tylko one były, na początku były trochę lżejsze. Czyli te hipomanie, tak? Te hipomania, czy mania, bo miałam hipomanię właśnie przez krótkie okresy. Zaczęłam się czuć o wiele lepiej, zaczęłam mieć różne pomysły na działania przeróżne, więcej aktywności, mniej spania. Ale one przez lata się zaczęły nasilać i wydłużać. I w moim przypadku moje fazy się też odwróciły, się zmieniły. Kiedyś było tak, że w zimie czułam bardziej depresję i w lecie manię, potem to się odwróciło. To się tak i tak, i ta mania się wydłużała i się zmieniała też w intensywności. Robiła się intensywniejsza później. A robiła się już taka niebezpieczna trochę? To znaczy tak, w sensie takim, że brałam pożyczki i kredyty i wydawałam straszne ilości pieniędzy na nic, na po prostu jakieś nie wiadomo co. Nigdy nie byłam agresywna do takiego momentu, że powiedzmy strasznie zirytowana i krzyczałam, ale nigdy nie byłam agresywna, żebym jakoś była niebezpieczna, ale przede wszystkim niebezpieczna dla siebie, bo ryzykowałam strasznie dużo w tych maniach. Wydawało mi się, że ktoś, który chce mi pomóc, najtrudniejsze w moich maniach było to, że najbliższe osoby, które chcieli mi pomóc, stali się wrogami. Ja nawet przeszliśmy bardzo mocny kryzys z moim partnerem, z Wiktorem, bo w pewnym momencie wydawało mi się, że on mi przeszkadza, że on po prostu zamiast, a on chciał mi pomóc i były to niebezpieczne sytuacje dla mojego związku, dla mojej rodziny, bardziej interpersonalne i takie... Ale finansowe też niebezpieczeństwo. I finansowe niebezpieczeństwo, tak. A co sobie myślałaś? Czy jesteś w stanie powiedzieć, co sobie myślałaś w manii, że dlaczego bierzesz tę pożyczkę, dlaczego bierzesz ten kredyt, dlaczego musisz kupić akurat jakąś tam głupotę? Jest bardzo trudno tego zrozumieć, ale To się wydaje rozsądne wtedy, tak? To się wydaje rozsądne, bo to kiedyś oddam, bo dam sobie radę, bo jakoś wymyślę, jakoś wykombinuję.
I to jest bardzo nielogiczne. I przede wszystkim czujesz się wszechmocna, że wszystko ci wolno, tak jak trochę tak po piciu alkoholu albo branie ekstazji, że po prostu wszystko jest ci wolno i wszystko dasz sobie radę, obojętnie co, że należy ci, bo jesteś taka niesamowita, bo ja tak się czułam, że należy mi, bo po prostu czułam się niedotykalna w tych maniach. A czy po takiej właśnie intensywnej manii, kiedy pojawiało się to wydawanie pieniędzy, kiedy potem popadałaś w depresję, to ona, rozumiem, była głębsza, tak? Bo tak. Trzeba się było zmierzyć i ponieść konsekwencje tego, co się narobiło. Tak, to było najgorsze. I w sposób, jak ja krzywdziłam Wiktora i moją mamę też, jakie słowa padły bardzo trudne w tych momentach. To było bardzo trudne do przeżycia. Bardzo. Ale jakoś to przeszliśmy. Jakoś było bardzo na pograniczu, tak jakby mieliśmy kryzysy parę takie, że na pograniczu, czy damy sobie radę w ogóle, czy Wiktor sobie da radę ze mną, tak naprawdę było. Ale już od pewnego czasu jestem w równowadze dzięki lekom, które biorę i chodzę na terapię. I chciałam powiedzieć o tym, że jak było ze mną bardzo źle, byłam w szpitalu na Nowowiejskiej parę razy i mój lekarz, świetny lekarz, polecił mi te pobyty wtedy i bardzo mi pomogły i bardzo otworzył się mój świat i spędzałam czas z ludźmi, którzy mają podobne dolegliwości i dla mnie ta samotność, która towarzyszy ludziom, którzy bardzo często, jak ja przeżywałam moje stany, czułam tą samotność, to tam czułam, że były osoby, które mnie zrozumieli i rozumieją i to było dla mnie wielka ulga. Co robiłaś w szpitalu podczas tych pobytów? Jak wygląda taki pobyt w szpitalu? Jest dużo terapii, czy właśnie po prostu spędzania czasu z innymi chorymi, czy podawanie nowych leków i obserwacja, jak one będą działały? Jak wygląda taki pobyt w szpitalu? Na Nowowiejskiej, bo każdy szpital oczywiście jest inny, nie było tam bardzo dużo terapii. Jest terapia zajęciowa i terapia indywidualna. I są spotkania codziennie takie związane z uczuciami, codziennie rano, jak się czujemy jako wspólnota, co możemy zrobić, żeby było nam lepiej. I trochę tego czasu wolnego było. Ja dużo rozmawiałam z innymi pacjentami, dużo spędzałam czasu z pacjentami. Mam taki hobby, makijaż, wizaż jest moją hobby i tam zachęcałam. To zależy, w jakim stanie też byłam, bo raz tam byłam w depresji i leżałam w łóżku i bardzo mało robiłam, ale jak się czułam trochę lepiej, to robiłam makijaż dla innych kobiet i dziewczyn na oddziale i spędzaliśmy czas bardzo kreatywnie. Malowaliśmy, dużo rozmów, dużo spędzanie czasu ze sobą, dzielenie się naszymi doświadczeniami i tam na zajęciach terapeutycznych różne rzeczy można tworzyć, malować i tak. Mówisz, że kilka razy byłaś w szpitalu, czyli szłaś do szpitala, jak już było bardzo źle, czy szłaś po to, żeby nie było bardzo źle? Czy właśnie w takich już na skraju trafiałaś do szpitala? Bo tak to się kojarzy, nie? Że dopiero na skraju tej wytrzymałości psychicznej albo po kryzysie psychicznym, albo po próbie samobójczej trafia się do szpitala. A ty trafiałaś, jak było tak bardzo źle, czy właśnie, żeby tak podleczyć, żeby nie wpaść w ten najgorszy dół? Było różnie. Raz to było łączone z tym, że w moim przypadku, jak odstawiłam alkohol i nie piłam już przez jakiś czas, zaczęłam mieć problem z lekami. Jednak to ten mój problem z uzależnieniem się przełożył. I mój lekarz uważał, że powinnam pójść do szpitala, odstawić te leki i w tym samym czasie mieć zmianę w moim leczeniu. I wtedy nie było tak, było, powiedziałabym, że na granicu byłam już w stanie jakiś tam rodzaju manii, ale nie było tak
masakrycznie i też przede wszystkim, żeby odstawić te leki. Potem na innych pobytach, myślę, że to było tak przed tym, jak mogło być tak bardzo, bardzo, bardzo źle. Ja byłam bardzo otwarta na to i bardzo jestem szczęśliwa z siebie, że słuchałam mojego lekarza i właśnie zapobiegł to, żeby zapobiegł, te pobyty zapobiegały, że tak jakby rozkręcenie tych gorszych stanów. A w tych gorszych stanach, kiedy jeszcze nie miałaś tej diagnozy, kiedy był ten czas, tak wracam do tych finansowych kłopotów, do tych pożyczek, bo to jest taki jeden z bardzo częstych, takich mocnych, zabrakło mi teraz słowa, bardzo mocnych zjawisk podczas manii, tak? To zapożyczanie się i sprzedawanie czasem niektórych rzeczy, to nikt nie pomyślał o tym, że to może być choroba afektywna dwubiegunowa, w sensie nie było chyba świadomości takiej dużej. Twoi bliscy też nie wiedzieli, że coś takiego jest i w coś takiego może się to, tak może się objawiać, że to jest dwubiegunówka tak zwana. Było dla nich to bardzo trudne. Mhm. Ja myślę, że tak jak ja, chcieli zaprzeczyć w ogóle, że byłam chora. Że to jest choroba, że tak. Na przykład po prostu jesteś, nie wiem, teraz zawzięta, uparta i bierzesz sobie pożyczkę. Tak, dokładnie tak. To jest, według mnie, to jest proces. Akceptowanie swojej diagnozy jest procesem, który trwa. I to trzeba mieć do tego cierpliwości, bo na początek zaprzeczanie. I ja myślę, że moja rodzina przeżyła to samo, co ja w tym przypadku i nie widzieli te znaki jako znaki tej choroby, tylko znaki, że jestem nieodpowiedzialna na przykład, tak? I to tak wyglądało. Od ilu lat bierzesz leki na chorobę afektywną dwubiegunową? Teraz już ponad 10 lat. A on je się zmienia w międzyczasie? Jest coś takiego, że organizm troszkę się może przyzwyczaić do nich i one nie działają? Czy na różne stany i różne objawy zmienia się leki? Jak to wygląda u ciebie? Zmieniały się wiele razy przez te lata. Też miałam 3 różnych lekarzy, bo wydawało mi się, że dochodziłam do pewnego momentu i oni myślałam, że może być jeszcze lepiej, że coś jest nie tak i szukałam pomocy dalej. I w końcu byłam zadowolona z ostatniego lekarza, z którym się leczę. I te leki były zmienione według potrzeb, według zmiana nastroju, według od razu jak były jakieś sygnały, że na przykład mania mi się zaczyna, to wtedy zmiana leków. Już miałam je zmienione wiele, wiele razy, ale teraz już od prawie 2 lat chyba biorę podobny tak jakby zestaw, który właśnie będę miała następną wizytę w listopadzie i to bardzo różnie jest, bardzo indywidualne. W moim przypadku wiele różnych leki były tak jakby spróbowane i nie wszystkie działały na mnie i to trwało, żebym ja znalazła tak jakby ten to, co jest odpowiednie dla mnie. I teraz już jesteś wyciszona i nie masz manii, ani hipomanii, ani takich depresyjnych stanów. Jest dobrze. Jest dobrze, jestem w równowadze. Miałam przez 2 tygodnie taką leciutką hipomanię, która mi się niczym nie, z którym się skończyła powrotem do tak jakby normalnego stanu i powiedziałabym, że jestem, mogę powiedzieć, że jestem w remisji chorobowym, bo nie mam tych symptomów. Mam takie gorsze dni, oczywiście, takie może bardziej depresyjne, ale jestem na dobrej drodze już. A od ilu lat chodzisz na terapię? Miałam przerwy i chodziłam przez 3 lata z przerwami. Mhm. Teraz właśnie miałam przerwę i znowu zaczęłam.
A jak wygląda terapia w przypadku choroby afektywnej dwubiegunowej? Nad czym pracujesz? Co przepracowujesz? Czy po prostu uczysz się tego, jak funkcjonować, czy są jakieś rzeczy do przepracowania? Bo ja na przykład na swojej terapii związanej z depresją muszę sobie poradzić z niektórymi rzeczami, których się nauczyłam w dzieciństwie. Przeniosłam je na dorosłe życie, a w dorosłym życiu są dla mnie fatalne. Tak. Więc muszę się z tym uporać. Z takim brakiem pewności siebie, z takim myśleniem o tym, że jestem nic nie warta. Tak to wygląda w depresji. Czy w chorobie afektywnej dwubiegunowej jest podobnie, czy to jest takie, raczej rozmawiacie o tym bieżącym funkcjonowaniu? Jest podobnie, tylko oczywiście wiadomo, że to zależy jaki rodzaj terapii, bo też jaka choroba, ale też jaka terapia. I ja miałam do czynienia z terapią behawioralną, rozpoznawczą. Tak. I wtedy to jest bardzo praktyczne i bieżące, jak rozpoznać swoje symptomy, jak reagować, czy ma nie dziennik uczuć na przykład, żeby wypisywać, żeby właśnie rozpoznawać te różne symptomy przed tym, jak się robi bardzo źle. I teraz zaczęłam i miałam też terapię od uzależnień, to też jest trochę inna i też bardziej na dzisiaj, na bieżąco. I teraz moja tak jakby przygoda z terapią się kontynuuje właśnie w analityczną, którą mam pierwszy raz. Jest zbyt wcześniej, żeby mogła tak jakby bardzo dużo o tym powiedzieć, ale na pewno jest inna. I właśnie tak jak wspomniałaś, rozmowy o tym, co przynosimy z dzieciństwa, co już nie działa, co już nie potrzebujemy na dziś. I będę mogła więcej o tym powiedzieć za jakiś czas, ale bardzo to jest ciekawa podróż. Ale trudna, prawda? Trudna. Masz takie wrażenie, że czasem jest za trudno, że jak już się dużo więcej wie o tym, jak funkcjonują nasze emocje, jak funkcjonuje nasza psychika i dowiesz się na terapii, że można inaczej funkcjonować, to jest trudno, bo wtedy masz wybór. Tak to się jechało jednym torem przez lata, tak. I było łatwo. Robiło się głupoty. Ja na przykład wiem, że robiłam głupoty, ale to były znane głupoty. Tak? Ja wiedziałam, jak to się skończy i to było takie bezpieczne, bo to znałam. Tak. I teraz nagle, jak mam inną ścieżkę, i okazuje się, że można robić coś inaczej, no to jest wybór, tak? To kusi robić dalej to bezpieczne, bo świetnie się na tym znam, ale wiem, że to jest krzywda. A czy jak spróbować i jak ciężko jest w ogóle nauczyć się żyć po nowemu i żyć lepiej. Tak, oczywiście bardzo ładnie to opisałaś. Dokładnie tak. Myślę, że wymaga to dużo cierpliwości, dużo czasu, dużo zaangażowania. I ta przygoda nie jest łatwa. Nie jest łatwa. Ta świadomość jest pomocna i w tym samym czasie, dokładnie tak jak opisałaś, my czujemy się dobrze w tym, co jest nam znane i co jest wygodne, nawet jak to jest krzywdzące. I to jest, myślę, że w tym to jest chyba najtrudniejsze w tym, żeby robić w sposób innym czegoś w naszym życiu, jak jest taki komfort w tym dyskomforcie. Która terapia i która w ogóle choroba jest dla ciebie taka, nie chcę powiedzieć, że trudniejsza, ale czy rozróżniłabyś właśnie te terapie i choroby, czy to ci się tak jakoś łączy? Alkoholizm, czy właśnie choroba afektywna dwubiegunowa? Czy traktujesz to jako taką całość, czy rozróżniasz, że z alkoholizmem jest to i było dlatego i wyjść z tego trzeba tak i pilnować się, żeby nie wrócić w ten sposób, a w depresji i chorobie afektywnej dwubiegunowej jest jakby trochę inna droga? Tak, dokładnie. Bardzo dobre pytanie. Traktuję je... Jakie je traktuję? Jak osobne choroby, które mimo wszystko się łączą. I żeby rozpoznawać symptomy choroby alkoholowej i rozpoznawać symptomy dwubiegunowej, bo one są czasem podobne. To jest troszeczkę skomplikowane i to wymaga czasu i to wymaga
też tak jak w terapii cierpliwości, żeby rozpoznawać tego wszystkiego, ale mam bardzo dobrą sponsorką, którą, bo wróciłam do AA, która też ma dwubiegunowość i jest uzależniona. Ale w moim przypadku mimo wszystko czuję, że ta choroba dwubiegunowa jest na pierwszym miejscu. Że żeby radzić sobie z uzależnieniami, trzeba zrobić w moim przypadku porządek z... Ale jak się teraz tak się zastanawiam. Bo musiałam odstawić alkohol, mhm. Oczywiście musiałam być trzeźwa, żeby rozpocząć leczenie. Żeby rozpocząć leczenie, to teraz się zastanawiam. Musiałabym się zastanowić, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że kolejność jednak musi być odwrotnie. Że żeby poradzić sobie z dwubiegunowością, musi być trzeźwość, nie ma innej opcji. To jest niemożliwe, żeby chemia mózgu sobie radziła z wszystkim, co musi sobie radzić jako chora osoba, z dodatkiem jakiś używek i alkohol. Ale jako się utożsamiam bardziej jako osoba dwubiegunowa. O, bym tak to powiedziała. Ja też jak rozpoczęłam leczenie na depresję, która mi wróciła po kilku latach, po 7 latach czy 6, nie umiem tego określić. Mam wrażenie, że ona w ogóle nie odeszła, tylko ja tak ją, wiesz, zamiatłam pod dywan, że okej, dobra, teraz to jadę, ale żeby tam było jakoś super, to nie. Ale nie było takich bardzo ciężkich stanów, tak, że ja nie byłam w stanie wyjść z łóżka, albo że miałam myśli samobójcze, ale jak to powróciło, to przestałam pić alkohol, bo zauważyłam, że ja chyba przez kilka ładnych miesięcy chodziłam z tą depresją i po prostu sobie piłam, bo żeby na chwilę zapomnieć, żeby się nad tym nie zastanawiać, żeby sobie przynieść ulgę. To nie było jeszcze na granicy uzależnienia, ale wobec siebie byłam bardzo taka wymagająca i surowa i sama odstawiłam alkohol. I nie było to takie łatwe, powiem szczerze, bo on jednak piłam go tak długo, w małych ilościach, ale już kilka miesięcy, więc te lęki mi się nasilały i nasiliła mi się ta depresja przez alkohol. Dopiero jak odstawiłam, to trzeba było spojrzeć na te wszystkie problemy na trzeźwo. I to tak. Jest bardzo trudne, nie? Że trzeba poradzić sobie z tymi problemami na trzeźwo. Więc tak, najpierw trzeba wytrzeźwieć, żeby zacząć pracować nad emocjami. Tak, dokładnie tak. Żeby się zmierzyć z tym wszystkim, żeby w ogóle zacząć czuć, bo przede wszystkim takie używki, alkohol powoduje, że czujemy mniej, że jesteśmy jakoś zamuleni, a bez tego musimy to przeżywać i właśnie przeżywać te różne emocje związane z chodzeniem terapii na przykład, z odkrywaniem pewnych emocji, a w ogóle żeby umieć rozpoznać, jakie emocje się czuje i je nazwać i co czujemy, to też nie jest łatwe. I tak, to jest nie powiedziałabym, że łatwa droga, ale daje mi to nadzieję, jak myślę o tym, jak było kiedyś i jak jest teraz. Że mimo tych trudów, w sensie rozwijanie się, chodzenie na terapii, bycie trzeźwym, że to, co było kiedyś, to nie ma po prostu porównania. Jestem, funkcjonuję, działam, robię, tworzę i jestem bardzo jestem dumna z siebie i z moich bliskich, że przeszliśmy tą ciężką drogę i że jakoś nam się w tym wszystkim udało. I zachęcam ludzi o tym, żeby myśleć o tym światełku w tunelu, w tych właśnie trudnych momentach, jak się robi tych zmian, jak się zaczyna leczyć na przykład, albo jak się odstawia jakiś alkohol, czy jakieś używki, czy cokolwiek, że jest światełko w tunelu i dobrze by było, żeby ją troszeczkę tak poczuć i odnaleźć nawet troszeczkę tego, żeby móc działać dalej. A teraz już w tym momencie życia na tyle znasz siebie i swoje emocje i swoją chorobę, że na przykład jak przychodzi taki moment, że
włącza ci się taka kreatywność, chęć i masz poczucie, że masz więcej energii, to myślisz sobie, okej, po prostu jest dobrze, czy zapala ci się światełko, ojej, to może hipomania wchodzi. Tak, zapala mi się światełko, rozmawiam wtedy z Wiktorem i rozmawiam z moim lekarzem i mamy plan działania od razu, żeby zapobiec. Czyli to nie musi być hipomania, może to być po prostu fajny dzień. Może to być fajny dzień, ale w moim przypadku, w sposób jak moja choroba się okazuje, to musi być przez jakiś okres czasu. Nie musi być tak jeden dzień, to już jak kilka dni pod rząd, to już zaczyna mi się światełko zapalać. I też oczywiście nie chcesz zmienić ten stan, ale już tyle przeszliśmy razem przez te tak jakby najtrudniejsze manie, że słucham Wiktora i słucham lekarza i już nie zaprzeczam, że wszystko jest dobrze, że nie potrzebuję pomocy. Już jestem tak jakby na dobrej drodze w tej sprawie. A jak masz słabszy dzień, to co robisz? Wtedy odpuszczasz sobie, czy właśnie pracujesz i robisz to, co byś robiła normalnie, czy tak trochę jesteś bardziej łagodna dla siebie, masz słabszy dzień, to robisz coś przyjemnego albo odpoczywasz? Bo ja na przykład mam czasem taki lęk, że wiem, że jest słabo i że coś się złego dzieje, trochę się boję, ale to jest okej. To jest na przykład pierwszy dzień. Wiem, że jest źle i myślę sobie, że okej, z jednej strony bardzo bym chciała ten dzień poświęcić na poleżenie na kanapie, poczytanie czegoś, obejrzenie czegoś nawet ciągiem jakiegoś jednego sezonu serialu, ale trochę się boję, bo może taki być następny i następny, więc czasem wbrew temu, co ja potrzebuję gdzieś tam silnie w środku, wstaję, idę, sprzątam, załatwiam i tak dalej. Trochę nie daję sobie prawa do tego, żeby poczuć się gorzej czasami. Ja mam to samo. Bo ja też się tego boję i tak jakby dla mnie zmuszenie się do aktywności działa bardziej zapobiegawczo niż... są takie momenty oczywiście, że odpuszczam, ale bardziej działam odwrotnie, bardziej aktywnie, bardziej szukam wtedy nowych tak jakby zajęć, nawet wbrew tego, jak ja się czuję. Nie masz siły na przykład, nie? To jednak wstajesz, myjesz się, malujesz, wychodzisz, cokolwiek, żeby się ruszyć. Dokładnie tak. I rozmawiam, wtedy dzwonię też do moich przyjaciółek, do moich najbliższych. I się zastanawiam, jak to jest dłuższy czas, czy potrzebuję porozmawiać z lekarzem, czy coś możemy zmienić i wtedy ten kontakt jest też bardzo ważny. Ciężko ci było powiedzieć, może nie bliskim, bo oni cały czas byli z tobą w tej chorobie, ale znajomym i ciężko ci było powiedzieć głośno o tym, że chorujesz? Tak, To było tak, ja zawsze w moich najcięższych momentach w chorobie byłam pewna, że ja będę chciała o tym kiedyś opowiedzieć i mówić, tylko nie wiedziałam kiedy będę na to gotowa. I byłam na wywiadzie w programie Ona u Łukasza i to było spontaniczne. I powiedziałabym, że wtedy miałam mieszane uczucia. Miałam strach, miałam poczucie mimo wszystko trochę wstydu, trochę zakłopotania, ale też czułam ulgę, że już nie muszę to ukrywać, że już niech wszyscy wiedzą, bo to było najtrudniejsze. Ukrywanie, że to jest jednak ukrywanie. To jest bardziej męczące niż tak. Po prostu bycie otwarte. I to też trwało, tak jak musiałam się oswoić z moją diagnozą, to też uswoiłam się z tym, że aha, już mówię o tym na głos, już nie chowam to i to był taki nowy świat. I to też troszeczkę trwało, żebym się do tego przyzwyczaiła, ale dokładnie. Co byś powiedziała osobom, które wstydzą się, boją komukolwiek powiedzieć o swojej chorobie? Dlaczego warto o siebie zawalczyć? Powiedziałabym, że zawsze warto o siebie zawalczyć, ale dlaczego ryzykujesz? Nie ryzykujesz tak naprawdę, bo możesz tylko zyskać. Jak ktoś
jak ktoś nie jest w stanie zrozumieć ciebie, to trzeba szukać dalej. Może nie ta pierwsza osoba, może nie ta druga osoba, ale my jesteśmy istotami, które potrzebują miłości, akceptacji i to się znajdzie prędzej czy później w tej drodze wyzdrowienia. Tylko trzeba się nie poddawać, jak najbardziej próbować się w tym nie poddawać i wiedzieć, że ta samotność jest złudzenie, że wiele osób mają takie problemy, że wiele osób są w stanie ciebie zrozumieć. Może nie pierwsza, może nie matka, może nie rodzina, ale nowe osoby. Tak jak ja powiedziałam, jak byłam w szpitalu, bardzo mi pomogło, że miałam do czynienia z różnymi ludźmi, którzy mieli różne schorzenia. I ja wtedy poczułam innego rodzaju zrozumienia, którego może nie mogłam dostać od najbliższych, bo to było dla nich trochę poza ich sposób rozumienia. Czasem to trzeba szukać i zawsze warto, bo jesteśmy tutaj, żeby żyć dobrze, żeby poczuć miłości i żeby nam było dobrze. To jest tak jakby misja istnienia. Tak, tylko że nas, osoby, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi, niestety nazywa się wariatami. To jest krzywdzące, to jest bardzo stereotypowe. To często występuje. Słowo depresja i dwubiegunówka też, jak zauważam, jest nadużywane. Że ktoś na przykład ma zmienny nastrój i to od razu, on jest dwubiegunowy, tak? Obraża się tym drugą osobę. Tak. Nazwą choroby się obraża. Albo nadużywane jest hasło, o dzisiaj mam zły dzień, mam depresję. I jak ja słyszę coś takiego, to myślę sobie, człowieku, nie chciałbyś i naprawdę ci nie życzę czuć, co to jest depresja. Tak. Ale jest w przypadku zaburzeń psychicznych jednak taka łatka, jest cały czas stereotyp i niezrozumienie, czego nie ma w przypadku innych chorób, takich widocznych, prawda? Tak, niestety tak jest i to jest, myślę, cała ta misja i na przykład takie programy jak tutaj się robi w telewizji, jak się o tym mówi, fundacje, na przykład Twarze Depresji. Po to jest, żeby to zmieniać i wierzę w to, że to się zmieni. To trwa i to potrwa na pewno, ale dokładnie tak, to powinno być dokładnie tak zrozumiane, tak samo jak choroba fizyczna. Tak, ty urodziłaś się w Stanach, wiele lat, 20 lat mieszkałaś w Stanach i czasami jest takie porównanie. Ja też na przykład jak rozmawiam, zapraszam do programu psychiatrów albo psychoterapeutów, to też żeby zobaczyć, w jakim miejscu jest Polska, jeżeli chodzi o choroby psychiczne i świadomość chorób psychicznych, to bardzo często rozmawiamy o tym, jak sytuacja wygląda w Europie, na Zachodzie. A jak to wygląda w Stanach? Jak byś to oceniła? To jest takie bardziej powszechne, nie jest takie wstydliwe, jak tam się podchodzi do zaburzeń? Bo o tym, że ktoś chodzi do psychoanalityka, to od zawsze było na przykład w filmach, tak? To w tej kulturze zawsze się pojawiało, zanim jeszcze zaczęło się na dobre o tym mówić albo praktykować chodzenie do terapeuty w Polsce, więc jesteśmy do tyłu w tej kwestii. Jak to wygląda w Stanach, twoim okiem, twoim zdaniem? Wydaje mi się, że ten problem jest taki sam, tylko mniejszy. Że tam o wiele więcej się rozmawia o tych chorobach, że ludzie są bardziej otwarci o tym, celebrytów na przykład, żeby o tym mówić, że w telewizji, w różnych programach pokazują postaci, którzy mają przeróżne choroby. I każdy tak jakby w Nowym Jorku ma swojego terapeuta i psychiatra i to jest mówione, o tym jest głośno, ale w różnych miastach, w różnych stanach nadal jest taki opór, nadal ludzie nie rozumieją, nadal jest, są te same poglądy, na przykład o tym, że ktoś jest wariatem, ludzie nie rozumieją, że jest taka stygma, tylko powiedziałabym, że w mniejszym stopniu. Dziękuję bardzo za to, że przyjęłaś zaproszenie, że opowiedziałaś o swojej chorobie i mam nadzieję, a jestem przekonana, nie mam nadziei, że zrobiłyśmy bardzo fajną rozmowę i zrobiłyśmy coś bardzo dobrego. Dziękuję ci. Super, dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.